Jesteś w związku z chłopakiem? Już marzysz o wspólnych wakacjach? Planujesz ślub i szczęśliwe lata razem? Wszystko byłoby cudownie, ale on jest byłym twojej przyjaciółki. Tutaj kanał Sekrety Młodej Damy. Dzisiaj będziemy mówić, czy można spotykać się z byłym chłopakiem przyjaciółki. Nie bój się, nie będziemy mówić o etycznej stronie tego problemu. Nikt nie przekona cię, że spotkanie się z byłym przyjaciółki jest złe. Co więcej, słynny kod damskiej przyjaźni, według którego jest niemożliwym w żaden sposób mieć romans z jej byłym, nie istnieje. Wszystko to tylko bujdy dziewczyn, które mają nadzieję na powrót do starego związku. Co naprawdę jest ważne, czy potrzebujesz związku, który nie uszczęśliwi bliskiej przyjaciółki? Żeby zrozumieć, czy wejść w ten chwiejny trójkąt, uważnie przemyśl trzy czynniki. Czas, jak długo nie byli razem? Uczucia, czy twoja przyjaciółka miała nadzieję na powrót do niego? Powód, dlaczego zerwali? Zacznijmy od pierwszego. Czas. Całymi dniami twoja najlepsza przyjaciółka narzekała na swój trudny związek. Byłeś wtajemniczony we wszystkie sekrety jej zerwania z twoim ukochanym chłopakiem. A teraz wydaje ci się, że nigdy nie zrozumiesz, że chcesz z nim być. Pomyślmy. Jeśli wystarczająco dużo czasu minęło od zerwania, twoja przyjaciółka i jej chłopak mogli się zmienić. Pamiętaj o sobie. Rok temu i teraz to dwie inne wersje ciebie. I jeszcze, konflikty, których doświadczyli będąc razem, mogą dziś nie mieć znaczenia. To, czego dowiedziałeś się od nim od przyjaciółki, może być nieaktualne. Jest możliwe, że ona cię nie zrozumie. W końcu byłeś przy niej w trudnych chwilach ich rozłąki. Musisz zdecydować, co jest dla ciebie komfortowe. Drugi, znacznie ważniejszy czynnik w tej sytuacji to uczucia przyjaciółki. Są dwie opcje. Albo były chłopak kompletnie jej nie obchodzi, albo sekretnie marzy o powrocie do niego. Ty jako najlepsza przyjaciółka powinnaś wiedzieć, co jej w duszy gra. Jeśli dalej zależy jej na byłym chłopaku, żadna etyczna porada nie pomoże. Będziesz musiała wybrać przyjaźń lub miłość. Ale jeśli jej serce już się ochłodziło, działaj. Prędzej czy później zaakceptuje twój wybór. Cóż, jeśli nie jesteś pewna, czy facet odwzajemnia twoje uczucia, radzimy cię spojrzeć na poprzednie wydanie, jak się dowiedzieć, czy on naprawdę cię lubi. Trzeci, najważniejszy czynnik to powód zerwania. Ludzie zrywają ze sobą z wielu powodów. Ich osobowości nie mogły się pogodzić, inne zainteresowania, wystąpiły jakieś okoliczności. Możesz to wszystko wytrzymać. Gorzej, jeśli powód tkwi w zdradzie lub przemocy. Zazwyczaj takie czynniki nie znikają wraz z czasem. Tutaj musisz zdecydować. Chcesz być z taką osobą? Oczywiście, każdy ma swoje słabości. Ale pamiętaj, ludzie się nie zmieniają. Żeby nie skończyć jak przyjaciółka, warto przemyśleć, czy musisz? Obejrzałaś Sekrety Młodej Damy. W każdej kolejnej odsłonie rozmawiamy o ważnych rzeczach. Jeśli nie zasubskrybowałaś jeszcze naszego kanału, naciśnij subskrybuj. Żeby nie ominęły cię nowe filmy, naciśnij dzwonek. Słuchaj swojego serca. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie.